Dzień dobry, 6 rano. Płyniemy na kolejny kurs. Kapka. Dzień dobry. Dzień następny. Pączki. Płyniemy na małpy i na słonie. A to woda. Janusze, jak skaczą, to wygląda, jakby nie wiedziały, co robią. Mamy orła, będzie łapał rybę. Dawaj, orzeł. Kiepsko widać, bo jest cały w błocie, ale tu jest krokodyl. Widać mu takie, widzicie? O. Rusza się. O! Oh my god. Mamy małpy w porze śniadaniowej. Fajnie jest podziwiać małpy w ich naturalnym środowisku. Gdzieś w dżungli, jak sobie za... O, ci powiem, że super wyglądasz. Nie no, ogólnie jestem odpowiednio ubrany na dżunglowo-rzeczny trekking. No dzisiaj nie widzieliśmy żadnego słonia, nie widzieliśmy orangutana, ale widzieliśmy mnóstwo małp i dużo bardzo pięknych ptaków. Widzieliśmy też ptaki, które zostało ich tutaj tylko 500 sztuk i są zagrożonym gatunkiem. To były czarne bociany, burzowe. Burzowe bociany, storm strokes. No super, bardzo fajnie, ja jestem mega zadowolony. Bardzo Wam polecamy, żebyście się tutaj wybrali. Naprawdę warto wydać trochę pieniędzy. Jakbyście chcieli więcej informacji, to napiszcie do nas. Podamy Wam dokładną lokalizację i gdzie możecie wykupić wycieczkę. To jest naprawdę ważne, żeby przyjechać na przykład w to miejsce, które jest już przez nas teraz sprawdzone, bo pierwszego słonia, którego widzieliśmy, niestety, ale inny guide odpłynął po prostu. Zobaczyli słonie, popłynęli, nie czekali na niego. Nie zależało po prostu. Bo mieli w planie, że muszą płynąć na śniadanie, a my zostaliśmy godzinę dłużej na łódce, czekając, aż on zacznie płynąć. To jest ważne, żeby spotkać odpowiednich ludzi, bo przyjeżdżacie tutaj raz w życiu prawdopodobnie i warto jest wybrać sobie fajne miejsce. A jeżeli chodzi o cenę, no to my zapłaciliśmy od osoby 588 ringgitów, czyli 588 zł od osoby. W tym były dwa noclegi, w tym były w zasadzie 3 dni jakby spędzenia czasu tutaj, 5 posiłków, kawa i herbata w opór. Przekąski były po południu. Do tego były 2 trekkingi nocne, 1 trekking dzienny. No mega bardzo fajnie, przyjemnie i dobrze gadają po angielsku tutaj, więc naprawdę dużo Wam są w stanie wytłumaczyć. No. Jak widać, spakowani, to już jest koniec naszej przygody w dżungli. Gasimy światła. Dobra, teraz mamy łódkę na drugą stronę rzeki. Później jedziemy do miasta 2 godziny. Będziemy tam krążyć, a wieczorem mamy busa do Kotaki na balu. Wracamy na ląd. Jeden dzień jeszcze tutaj w tej miejscowości. Wracamy nocnym busem, który pewnie będzie znowu mało komfortowy, ale damy radę. Do zobaczenia. O, teraz możemy zobaczyć, jak wygląda ta wioseczka, do której przyjechaliśmy. Bo nie pada. I wszystko widać. Fajne te domki. O, chodź.
Dobra, mamy busa i jedziemy. Słuchajcie, no wyjechaliśmy z tej naszej dżungli, która jest ogólnie bardzo mała w stosunku do całej powierzchni Borneo. Niestety, ale wszystko zostało wycięte przez ludzi w pień dosłownie. Wszystko zostało zniszczone tylko po to, żeby założyć farmę palm olejowych. I tutaj wszędzie można zobaczyć te farmy. To są po prostu pola krótko posadzone drzewa tylko po to, żeby wydobyć z nich olej, który spożywacie zresztą we wszystkim. Nawet w cukierkach możecie go znaleźć. No niestety. I ta dżungla, ona nigdy nie wróci już do swojego jakby wyglądu. Ona, wiecie, jak to jest, jak jest normalne drzewo i zostanie ścięte, las wycięte, to zawsze jakieś tamte ziarna, nasiona zostaną tych pozostałości i ona tam po 1000 lat odrośnie ten las tak samo. A tutaj już nie odrośnie nigdy. Zawsze będą tylko i wyłącznie te palmy, które dosłownie zniszczyły tą wyspę. Ludzie zniszczyli tą wyspę. I między innymi dlatego właśnie wszystkie gatunki powoli giną tutaj. No, widzieliście ptaka, których jest tylko 500 sztuk i cały czas się populacja zmniejsza. Nosacze, małpy zmniejszają swoją populację cały czas. Mimo tego, że mają niby warunki do tego, żeby się rozmnażać, niestety jest ich coraz mniej. Nie rozmnażają się, nie wiadomo dlaczego, ale nie ma małych nosaczy. W ogóle się teraz nie rozmnażają. Orangutany na szczęście tak, ale jest ich bardzo mało. Poza tym matka ma w ciągu swojego życia tylko 3 młode, bo jeden młody zostaje z matką nawet 8 lat. No i niestety jest ich to ciężki temat, ale dlatego wybraliśmy się na Borneo, mimo to, że to cała wycieczka tygodniowa będzie nas kosztowała gruby hajs, jak dla nas. Ale warto było zobaczyć tą dżunglę, ponieważ ona za 30 lat nie będzie już taka sama na pewno, a będzie jeszcze mniejsza, bo jej w ogóle nie będzie. Ludzie dla swojej wygody bytną zniszczą wszystko. Zaczęło znowu padać, ale patrzcie. To dziecko ma podpersa na głowie. Dojechaliśmy do Sandakan. Leje deszcz, świeciło słońce, leje, zjedliśmy sobie loda na shoppingu. Szukamy teraz biura Hoffling, dlatego że wcięło nam internet. Oszukali nas, banda złodziei. Powiedzieli, że mamy nielimitowany internet, przez miesiąc czasu zapłaciliśmy gruby hajs, najdrożej chyba z każdego kraju. Żeby mieć nielimitowany, żeby wysyłać dużo na chmurę i ściągać. No i niestety było 50 giga limitu, które nam się zdłużył w 6 dni. Ale okłamali nas. Banda złodziei. Słuchajcie, Sylwia była tak głodna, że zjadła już kobrę całą. A naprawdę smaczne, ja próbowałem pyszne, ale bardzo pikantne. A ja tak spoza menu zamówiłem, bo był ten kurczak był wszystko kwaśnym. Co się z ryżem, ja chciałem z makaronem, więc dostałem Maja Goring i kurczaka. Fajnie wygląda, elegancki w panierce, powiem wam. Ale pyszny, z ananasem. Na to liczyłem przy przeziębieniu. Dużo witamin, za wszystko płacimy 2 dyszki. To jest 7 zł, moje 13. No, drogo, ale pycha. Trochę żeśmy posiedzieli sobie w McDonaldzie na internecie. Jak wiecie, skończył nam się internet mobilny. No i jesteśmy w centrum, w zasadzie Sandakan, gdzie niczego nie możemy zobaczyć, dlatego że tutaj niczego nie ma. Jest miasto, jak czytaliśmy opinię, jest to miasto, w którym wysiadacie z busa i po 15 minutach chcecie stąd uciec. Jedyne miejsce, mówię, jest to miejsce z tym znakiem. Ten duży budynek za mną, czyli centrum handlowe. No i jakieś tam uliczki, ale ogólnie nie jest to zbytnio sympatyczne miasto, w sensie no niczego nie ma, więc zawijamy się stąd za chwilę na dworzec. Jedziemy autobusem do Kota Kinabalu i tam będziemy spędzać nowy, drugi Sylwester w naszym dotychczasowym tym roku. Wszyscy nie patrzą w telefon, czuję się jak na Sri Lance. Wszystkich to interesuje, co tam widać w tym ekranie. I co, idziemy stąd, nie? Jedyne co tu jest śmieszne to pan, który tańczy na rynku z pieniędzmi w ręku, nie? To jest śmieszne. A teraz wam pokażemy, jak wygląda łapanie taksówki. Zamówiliśmy sobie przez aplikację.
stoimy. Nazywa się, jeszcze wtrącę, nazywa się Maxim. Jest dwukrotnie tańsza, nawet trzykrotnie tańsza od Graba, więc aplikacja Maxim. Stoimy na środku ronda, no i tak obczajamy rejestrację, nie? Która to nasza? Płacimy 6 zł za 6 km. Bardzo tanio, Grab chciał 21. Jeszcze raz, jak ta aplikacja? Aplikacja Maxim. Pan nas pominął. Musimy dojść do niego. Łap dziada! Hello, is you? You pass us. We stay there. It's okay. We sit here. Dostałaś więcej, zamień. Tak, dostałam więcej. Dostałaś więcej, zamień się. Jesteśmy w tej samej knajpie, w której jedliśmy 3 dni temu. Przyjechaliśmy taksówką za 6 zł. Nie sprawdzałem już, ile będzie kosztowała taksówka stąd na dworzec. Jest 20 minut z buta, co prawda jest tylko kilometr do przejścia, więc możemy iść albo jechać za 3 zł. Przecież to jest kawałek. Po co chcesz jechać? 20 minut. I don't know. I like. No. I naczynia mieliśmy w sztuczce, że tutaj jak na Sri Lance to wyparzali dla turystów tylko, a to wyparzają naprawdę dla wszystkich. Więc bardzo fajnie, że są wyparzone w sztuczce. Więc tak, chicken butter z ryżem i takim fancy ogórkiem. Fajne jest to, że zawsze przed wyjazdem przyjeżdża policja i sprawdza autobus i kierowcę, czy jest trzeźwy, czy autobus jest w dobrym stanie. A jak są duże dworce, to mają swój taki mały komisariat na dworcu. Tutaj jest taki mały dworzec, więc przyjechali. Jeszcze jest taka opcja, że jak oni teraz weszli do środka, to sprawdzają ludzi lokalnych, ich dokumenty. Na przykład nie są poszukiwani w jakimś stowarzyszeniu, tym, wiecie, takim terrorystycznym i w jakichś tam innych takich gangach. Niektórym nawet ludziom robią zdjęcia. Super safety. Let's go. Dzień dobry, dzień dobry. Jak widać, dojechaliśmy. Taksa zamówiona za 8,50 do centrum. Ej, takżeśmy twardo spali, że nas obudzili na przystanku, jak tutaj już wysiadaliśmy. Wszyscy wysiedli, plecaki nam wyrzucili. Ano. A my spaliśmy w środku i nie mogli odjechać. O, to było, to jest, będzie, była, jest ciężka noc. No, jeszcze jedziemy teraz do hostelu, do którego znamy kod do drzwi, ale nie pamiętamy, czy pytaliśmy się właściciela, czy możemy wcześniej przyjść. Nie no, chyba pytaliśmy. Coś podjechało, ale... 324M. To jest to. Podjechał. No. Yo, yo, łortki. Właśnie wstaliśmy z naszej loży salonowej. Do kompanii, idziemy do pralni, mamy dwa pełne plecaki prania, ale zobaczcie, co nas przywitało. W ogóle okazało się, że tylko w niedzielę jest ten market tutaj na tej ulicy. Przez cały dzień ulica jest zamknięta, więc mamy i śniadanie, i szmateks. Wszystko tu możemy kupić, ale więc ładnie. Idziemy zwiedzać. Ale pięknie. O, i spotkaliśmy jeszcze kawę w woreczkach, więc postanowiliśmy, że musimy się jej napić. Kosztuje 4 zł, więc bardzo mało. Tutaj kawę robią, w ogóle mieszają z cukrem i z proszkiem margaryny. Masakra. Ciekawy jestem. Kupiliśmy taki proszek za 5 zł chyba. No i spróbujemy. W ogóle to jest mega urządzenie do miksowania mleka, do ubijania mleka. Najlepsze, jakie może być, French press do mleka. Pan uwielbia anime i ma, zobaczcie, ile obrazów. Yeah. Dragon Ball. I love. Nasza pierwsza pralnia była zamknięta z powodu tego, że właścicielem był Chińczyk i jest nowy chiński rok, więc jest zamknięte. Tutaj teraz znaleźliśmy pralnię z taką self-service, ale jest też pani, która pomaga. Za pranie płacimy 6 zł za 14 kg. No, wrzuciliśmy wszystko, co mieliśmy dostępne. Do tego proszek kosztuje 1,50 zł.
suszarka 4,5 zł. Możecie opcjonalnie dorzucić sobie jeszcze płyn do płukania i wrzucić za kolejne złote 50 zł, co pewnie zrobimy, ale pod koniec prania. Potrzebuję dorzucić. Dobra, to działamy. Jesteśmy na śniadaniu w takiej islamskiej knajpie. Weszliśmy tu tylko dlatego, bo jest bardzo dużo ludzi. Łukasz miał ochotę zjeść roti kobra. Ale zabawne jest tutaj to, że mają też roti bomb. Ciekawe, co to jest, nie? Łukasz nie dał się namówić, żeby zamówić roti bomb. Mogłoby być wybuchowe. Ale... jesteśmy w kraju islamistycznym, więc roti bomb śmiesznie brzmi, nie? Ostatnio jak Sylwia bawiła się z dzieckiem takiej pani, jak byliśmy na Borneo, to mi się wymknęło i powiedziałem Sylwia kabum. Okej, okay, tak wygląda mój makaron. Nazywał się makaron special z kurczakiem i jajo smażone. Miało być w tempurze, nie? No. Miało być w tempurze, no ale nie pykło. A tak, kasza kobra. Zimne mięso. Smacznego. Hej, hej, hej. Hej, hej, ho. Wynurzyliśmy się z naszej komnaty. Chcieliśmy sobie drzemkę po południu. W sumie to trochę padało i nie wychodziliśmy. Teraz wyszliśmy. No i nic nie ma. O, pierogi. Nie, to jest pizza. A nie, pierogi. O, pierogi ma. To mają. O, dobra. Nara, są pierogi. Więc jak widzieliście, weszliśmy do pierogarni. Jemy smażone pierogi z kawą zimną za 13 zł w tak zwanym secie. No mam nadzieję, że będą nam smakować. Bardzo dobre są. To są w sumie polskie pierogi, można powiedzieć, bo one się nazywają chińskie, ale mąka jest biała, na dnie jest kurczaka, są bardzo smaczne. A wracając do tematu naszego dzisiejszego dnia, no to niestety, ale my ten dzień dzisiaj przesiedzieliśmy w ogóle w pokoju. No ja jestem cały czas przeziębiony, więc tak... Thank you. Jestem przeziębiony, więc średnio nam się coś chciało. Zatem jesteśmy mega zajechani po tym nocnym busie i tak się zastanawiamy, bo chcieliśmy jechać do Penang jutro nocnym busem o 24, żeby zaoszczędzić nimi na noclegu stówkę. Ale chyba nie damy rady, bo jest, zajazd jest straszny po tym autobusie. Tak samo się czuliśmy w Sandakan, jak wysiedliśmy z autobusu. To była masakra. Było dużo atrakcji, więc nie chcieliśmy spać, ale byliśmy mega zajechani. No, idziemy zobaczyć, czy będzie coś się działo jeszcze na mieście. Ze względu na nowy chiński rok, jest jedna miejscówka do sprawdzenia. Jeżeli tam się będzie coś działo, to tylko tam. Mamy nadzieję, że chociaż jakoś tak ta celebracja nas... zdrowie. O, się że zaczyna. Jakoś, że jakoś ta celebracja nas spotka chińskiego nowego roku. Tak czy siak, to jest nasz drugi nowy rok w tym roku. Cię proszę. No to do widzenia. Wam. Tak prezentują się nasze pierogi. Za 10 pierogów i kawę zapłaciliśmy 13. 13 zł. Ręka mi się trzęsie. Jakbym popił wczoraj na Sylwestra. Jesteśmy właśnie w centrum, ale no, na nasze nieszczęście nie za wiele się dzieje. Idziemy jeszcze coś zjeść. Widzieliśmy jakąś nową potrawę, czyli kurczaka w sosie sezamowo-miodowym. Ogólnie jest bardzo ładnie przystrojone miejsce. Ponoć mówią, że Chińczyków wcale nie ma tutaj tak dużo, dlatego nie ma aż takiego wielkiego świętowania, że więcej jak jeden dzień. No ale trzeba przyznać, że większość sklepów jest chińska tutaj, wszystko jest pozamykane, więc jest ich tutaj bardzo dużo. Ale powyjeżdżali ze względu na święto, dlatego jest cisza. Gdyby to było tutaj wszystko na miejscu, jakby oni nie wyjeżdżali, bo nie mieliby wolnego akurat teraz, to pewnie podejrzewam, że byłaby gruba impreza. No pięknie, choinka w tropikach. Palmy i światełka świąteczne. Myśleliśmy, że będzie jakiś market z jedzeniem, ale okazało się, że jest taki, wiecie, jest z przyprawami, z warzywami. Chipsy. No to jest dość miękkie, ej, dotknąłem tego. Powodzenie, jak ci będzie ręka śmierdzieć. No, są owoce, warzywa. Śmierdzi rybą suszoną. Thank you. Idziemy zobaczyć dalej. Może coś będzie, chociaż z tym jedzeniem na marketach. O, panowie szyją. Chociaż z tym jedzeniem na marketach to tam różnie bywa, nie? A jednak jest marketik.
z jedzeniem, ale i tak się nastawiliśmy już na swoje wybrane, na tego kurczaka, bo na tych markedach to z tym jedzeniem różnie bywa, nie chce nam się szukać i nie chce nam się psuć naszego ostatniego smaku tutaj, jakby jesteśmy bardzo zadowoleni z jedzenia, które udało nam się tutaj spożywać, więc mamy już wybrane. O, patrzcie, lobsteryki są. Ponoć w takiej knajpie w Sandagan pytaliśmy za kilogram 350 zł za lobstera. Jeszcze chyba żywe. Martwe. Nie, nie mogą być martwe, bo się psują. Nie żywe, widziałem. No, not alive. No, no, not alive. No, 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 I still like choice. Yeah, yeah, I give you the best price. Okay, what still means? Sign, sign something. Like a plug. Mango gigant. Mango gigant. Ogromne. Co, dobre? Dobre jest, no, ale mamy to. No, wygląda nieźle. Czy to jest kurczak w tempurze? Nie, jest nie w tempurze. A może? Chyba kurczak. Nie, ale jest bardzo mocno spieczony. Super. Sosik. Kurczak w miodzie i sezamie. Ale pyszne. Tak? To ja chyba też sobie wezmę. Wiedzmy. Oglądaję koncert. Zaśpiewaj. Jestem na Malezji, na Borneo, widziałem dzikie słonie i małpi szony, a jeden siedzi naprzeciwko mnie. Miałem kiedyś spokojne życie, ale mam teraz wariowane, bo moja żona została gwiazdą filmową.